Radością inwestycyjną jest termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie. To ocieplenie 5 budynków DPS, wymiana okien, drzwi, systemów grzewczych, oświetlenia energooszczędnego. Wszystko z myślą o poprawie warunków życia mieszkańców i oszczędnościach energii oświetleniowej i cieplnej. Jesteśmy w tej chwili po otwarciu oferty pierwszej inwestycji, czyli termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie. W tej chwili sprawdzamy, przeglądamy oferty. Są one zbliżone do kwoty kosztorysowej, także tutaj jesteśmy zadowoleni, że nie będzie potrzeba zbyt wiele dokładać do tej inwestycji. Kosztorysy nie odbiegają od uzyskanego dofinansowania, więc jest to kolejny powód do zadowolenia. W tej chwili, jeśli chodzi o inwestycje, to jest to kwota prawie 3 milionów złotych na Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie. Dofinansowanie na poziomie 65%. To też wynika z zmiany niestety kosztów inwestycji, bo została określona kwotowo wcześniej, więc procentowo jak gdyby się troszeczkę to zmienia, ale cieszymy się, że przynajmniej takie dofinansowanie. Na uwagę zasługuje obiekt sportowy. Mamy nadzieję, że uda nam się zrealizować już w tym terminie takim jak gdyby ostatecznym, czyli koniec czerwca, początek lipca powinno być zakończenie, chyba że jakieś po drodze będą problemy techniczne z utrzymaniem, przygotowaniem jak gdyby wilgotności posadzki pod położenie parkietu, bo w tej chwili idą prace już wykończeniowe związane ze szpachlowaniami, z elewacją zewnętrzną i montaż parkietu i praktycznie będzie już sala przygotowana do odbioru, więc mamy nadzieję, że w takim terminie się uda zakończyć i od 1 września uczniowie będą mogli korzystać z nowej sali gimnastycznej. Inwestycja termomodernizacji w Uzdowie to nie jedyne przedsięwzięcie starostwa w Działdowie. Podobne wyzwanie czeka Dom Pomocy Społecznej w Malinowie. Póki co cieszmy się finiszem prac w Uzdowie.